To najgorszy tekst, jaki słyszałam w życiu, tak żebyś miał świadomość. Ja bym na to poleciał, ja bym dał na pierwszej randce. Siema! Tu Para Absurdu. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś niespodziewanego. Wracamy na Tindera! Ale że aktywnie? A masz potrzebę aktywnie? Uzyskaliśmy dostęp do konta tinderowego naszego znajomego. A dokładniej wykradliśmy go. Wykradliśmy dostęp do jego konta i w jego imieniu będziemy pisali z wybrankami i znajdziemy mu miłość jego życia. Cały pomysł na ten filmik wziął się stąd, że pewnego dnia, jedząc razem śniadanie, lecząc kaca po imprezie, zabraliśmy mu jego telefon i odpisywaliśmy dziewczynom w stylu: cześć Justa, jesteś jak mangusta. I wiecie co? To zadziałało. Z dwoma dziewczynami umówił się na randkę. Mimo, że odpisywaliśmy, robiąc sobie kompletne jaja. Więc tym razem zrobimy wam mały poradnik, jak odpisywać dziewczynom na Tinderze. Logujemy się na Tindera. Dziewczyny, z którymi się zmaczujemy, piszemy do nich wiadomość i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dominika! Pokaż mi, Domin, czy my mu wszystkie najfajniejsze pary zepsujemy? Chyba tak. Ale niestety nic o nim nie wiemy, co nie wiadomo. To może zastanówmy się. Imię Dominika memu sercu nie umyka. Ja dla ciebie zamieniłbym się w ratownika. Dobra, okej. Na twoją odpowiedzialność. Dominika memu sercu nie umyka. For you baby. Zamienię się w miłości ratownika. Zamienię się w miłości ratownika. Może żeby ją zachęcić, to jeszcze po te jeszcze lepsze rymy. Zapraszam. Więcej rymów na żywo. Wiem, że chcesz. Poszło to. To chyba najlepszy match, jaki mu właśnie zepsuliśmy. Okej, kolejna Dominika. Czy o tej coś wiemy? Bo przecież liczy się wnętrze, mam fajną wątrobę i seksowne lewe płuco. Skarbię jak z twoją morfologią. A jak z twoim... Może by skarbał, to już za bardzo spoufalanie się. To jak? Koleżanko. Dobrze. Koleżanko. A jak z twoją... Ale nie musimy się tylko ograniczać do badania krwi. To jakie jeszcze chcesz badanie? Już nie chcę żadnego. Czy chcesz się ją zapytać, jak wymaz skału poszedł, czy co? Gabriela! Hej, jak Gabrysia? Ty, Gabrysia jest ładna, nie możemy tego spieprzyć. Shake it out, piosenka. Ja bym się przyczepił do piosenki. Znaczy przyczepił. Zahaczyłbym od tytuł piosenki. Co byś napisał? Gabrysia, czy chcesz go ze mną wytrząść? Nie! Może Gabrysia... Zablokuję go. Czy chcesz, żebym zatrząsł twoim światem? Nice. Znaczy nice, Mateusz. Gabrysia, mogę zatrząść twoim światem. Ale musicie przyznać jedno. Jesteśmy kreatywni. Patricia. Hashtag nie poruchasz. Bardzo proszę nie pisać do mnie, a chcesz się przekonać? Lub nigdy, nie mów nigdy. Lubię techno. Goddammit, wszystkie moje teksty na podryw zostały właśnie skreślone. Nie poruszam, ale chętnie cię wysłucham. No po... Chcesz iść w to? Dawaj. Nie poruszam, za to chętnie cię... Ja bym na to poleciał, ja bym dał na pierwszej randce. To najgorszy tekst, jaki słyszałam w życiu, tak żebyś miał świadomość. Dobra, daj... Pierwsza laska odpisała, czaicie? Co odpisała? Chcieliśmy zrobić po pewnym czasie dopiero update, a tu już pierwsza odpowiedź. To ta, Gabrysia, mogę zatrząść twoim światem. Ha, 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 dobre, no to próbuj, jak ci mija wieczór. Miłość rośnie wokół nas. Kolego, któremu ukradliśmy konto. Wiesz, kim jesteś. Ja nie wiem, co on ma, ale kolejna Dominika. Dużo szczęścia i uśmiechu w jednej osobie. I ma napisany jakiś tekst tutaj. Kobiety mają już dość niezdecydowanych mężczyzn. O to im właśnie chodzi, o zdecydowanego mężczyznę. Dużo szczęścia i uśmiechu w jednej osobie. Nas dwoje... Okej. Myślę! Nie, trzeba nawiązać do tego, że ona chce zdecydowanego mężczyznę. Zdecydowanie coś tam. Zdecydowanie chce się z tobą umówić na kawę. Co jeżeli nasz kolega zacznie pisać z tą dziewczyną, która teraz odpisała, i kiedyś wyjdzie takie pytanie,
A jak się poznaliście? Albo jeszcze gorzej, co jeżeli oni się są zejdą i ona kiedyś przypadkiem obejrzy nasz filmik? Łukasz, to nie ty byłeś tak kreatywny. L. Napiszmy, czytuję L dla przyjemności. Ale co to ma do nawiązania do gazet? What the f... Ty, lubi rowery! Ej, ziom, czekaj! Nie, stój, ja mam pomysł. No? Nie odzywaj się, ty siedzi ładnie, wyglądaj, tak, a ja będę mówić. Nie. Ty kiedyś jeździłeś na rowerze, rzuć jakiś taki tekst, typu jaką masz sztycę, albo coś w tym stylu. Jaje. To laska może do faceta napisać, jaką masz sztycę. To właśnie do niej musimy napisać coś innego. Podoba mi się twoje siodełko, mała. Dobra, z ciebie szprycha. Dobre! A kazałaś mi się nie odzywać. No i właśnie, i co? I wyszło z tego coś dobrego. I damy emotikonkę jazdy na rowerze, żeby wiedziała, że to nic seksualnego. Jezus Maria, kolejna odpisała, Mateusz! Poważnie? Tak! Dominika, kolejna odpisała! Co? Dominika, memu sercu nie umyka, for you baby, zamienię się w miłości ratownika, więcej rymów na żywo, wiem, że chcesz, a ona ha 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 chce. Jesteśmy genialni! Ten świat schodzi na psy. Przecież my jesteśmy skarbnicą kreatywności tinderowej. My po prostu powinniśmy się zajmować obsługą kompleksową tinderów tak. Nieznajomych. Para absurdu, znajdzie ci parę. Ej, dobre. Dobre. Paulina jest naukowcem. Co Paulinie byś napisał? Nie trzeba być naukowcem, żeby wiedzieć, że jest chemia między nami. Może nie trzeba być naukowcem, żeby zauważyć to przyciąganie. Jak się nazywały te takie rzeczy, z których się przelewało jedno do drugiego, jak się robiło naukowe eksperymenty? Menzurki? Czy chcesz wypolerować moją menzurkę? Mateusz! Nie! Zostajemy przy przyciąganiu. Dobra. Maja, pokażę ci moje jaja. Sorry, myślałem. Osiągnęliśmy dno. Aga. Agnieszka. Posta mojego orzeszka. No tutaj nie mieszka. Może napisać jej, ile razy śpiewali do ciebie Agnieszka, już dawno tutaj nie mieszka. Co ty na to? Można napisać, Agnieszka, mieszkasz tam dalej? Ej, to będzie najgorsze, ona nie odpisze nigdy. Agnieszka załatwiona. Magda mówi po... polsku i angielsku. Ochrzak, kanowca, pohateli, to jest szwedzki. Dawaj po szwedzku na Google Translate, przetłumaczymy. Skrata du, flora du. Jak załapię, to będzie ekstra. To jest jedyne, co umiem po szwedzku. Skrata du. Flora du. Mane. Później dopiszmy, jeżeli to zrozumiałaś, to zabiorę ci na klopki do IKEA. Dobra. Gorzej jak ta flaga to nie jest Szwecji, bo nie sprawdziliśmy. To się okaże, że jesteśmy parą idiotów, a nie parą absurdów. Jay. Kupię ci klej. Jay, wegetarian. Też nie jem mięsa. W piątki. Nie ma pomysł. No. Moi znajomi mówią, że tkwi we mnie diabeł. Wręcz Satan. To jest dobre, to jest genialne. Dobra. To było dobre, nice. Ja na to poszedł. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz odcinek z podrywaniem na Tinderze. Jeżeli chcecie, żebyśmy zajęli się waszymi Tinderami, dajcie znać. Zmieńcie sobie hasło, albo wyślijcie kod do telefonu, my się już wszystkim zajmiemy. Jeżeli podobał wam się ten odcinek i chcecie więcej tego typu kontentu, to dajcie nam łapę w górę. Udostępnijcie ten filmik, no podzielcie się ze znajomymi, jeżeli jest fajny. A my widzimy się z wami już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Kaupa, i... Kaupa, i... Kaupa, i... Kaupa, i... Kaupa,